Dzień dobry, witamy wszystkich na kolejnym spotkaniu z projektu Cyrkon, który jest realizowany dzięki wsparciu miasta Lublin w ramach projektu Link do Kultury. W dzisiejszym spotkaniu goszczę Marka Żmudę, dzień dobry, o którym zaraz więcej opowiem, ale też pragnę podziękować Joli Gromadzie, która dzisiejsze wydarzenie tłumaczy na polski język migowy. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest cyrk w animacji. A moim gościem, tak jak mówiłam, jest Marek Żmuda. Nie wyobrażałam sobie, żeby Marek nie zagościł na spotkaniach cyrkowych, ponieważ jest osobą, instytucją, moim zdaniem legendą za życia. Szczególnie jeżeli chodzi o Lublin i o środowisko cyrkowe w Polsce. Bo Marek działa w Fundacji Sztukmistrze, jest animatorem prowadzącym warsztaty cyrkowe, również artystą cyrkowym. Coś jeszcze, Marku, byś chciał o sobie powiedzieć? Ja bym chciał jeszcze dużo rzeczy o sobie powiedzieć, zwłaszcza, że jestem artystą, któremu pandemia zabrała cały sezon pracy i jak widzę mikrofon, no to muszę teraz nadrabiać. Aczkolwiek na początek ja może powiem, że tutaj bardzo miło, dużo miłych słów padło na mój temat, ale myślę, że jeszcze osoba, instytucja, to jeszcze mi trochę brakuje. Jakby tam może taka malutka, taka mała, malutka instytucyjka, taki bardziej kiosk ruchu, ale nie cała gazeta, prawda? Myślę, że to już jest dobry początek. No tak, jakiś tak. A dla mnie jesteś też w pewien sposób wyjątkową osobą, ponieważ jak trafiłam do Fundacji Sztukmistrza i byłam na pierwszych warsztatach z Akademii Sztukmistrzów, to pierwszą osobą, którą poznałam, był właśnie Marek. I zostałaś tak. Na tych warsztatach, pomimo wszystko? I zostałam na tych warsztatach. Marek tak naprawdę powiedział mi, jak to wszystko działa. Bo ja już wiem. Tak, Marek już był doświadczonym graczem i powiedział mi, tak, jak dokładnie te treningi wyglądają, a potem w zasadzie wspólnie trenowaliśmy, wspólnie prowadziliśmy warsztaty i mieliśmy okazję prowadzić stałe grupy wspólnie, grupy cyrkowe, które prowadziliśmy jako taką aktywność dodatkową w ramach zajęć pozalekcyjnych i takie grupy prowadziliśmy przez cały rok szkolny. Właśnie w Fundacji Sztukmistrze prowadziliśmy też warsztaty takie okazjonalne, na przykład na różnych wydarzeniach plenerowych czy w ramach różnych projektów. Oraz braliśmy udział w działaniach artystycznych, gdzie właśnie Marek występował na scenie, ja byłam odpowiedzialna za te czynności organizacyjne i w zasadzie to wszystko była animacja cyrkiem. Tak, można tak powiedzieć, chociaż oczywiście trzeba byłoby wyjść od jakiejś definicji, którą byśmy chcieli przyjąć. Czym ta animacja jest, bo są ludzie, dla których animacja no to są takie animacje na zasadzie festyn, wesele, jakiś tam dzień sąsiada czy coś innego, no i to są ci ludzie, którzy tam malują buźki, albo jakieś warsztaty cyrkowe, czy jakieś tam gry zabawy i to jest takie potoczne chyba rozumienie animacji, ale jeżeli wychodzimy od tej animacji takiej, która tak jak na studiach nas uczyli, prawda? Tak, bo oboje jesteśmy absolwentami animacji kultury na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Pozdrawiamy wszystkich wykładowców w tym momencie. Ja pozdrawiam serdecznie tych, z którymi jeszcze w tym momencie współpracuję, zwłaszcza, że powoli zbliża się sesja, także... No, ale wracając do tej kwestii, tej animacji, no to tam animacja, która wywodzi się od tego animo, czyli tchnąć życie, tak, prawda, ożywiać coś, no to tutaj jest troszeczkę inna bajka. I pomimo tego, że mieliśmy właśnie te doświadczenia takie warsztatowe, występowe, sceniczne, gdzieś tam z dzieciakami, z młodzieżą, z dorosłymi się pracowało, no to ja muszę powiedzieć, bo tak też jak jechałem tutaj dzisiaj, żeby o tej animacji porozmawiać, to sobie pomyślałem, że jeszcze nie jestem takim animatorem pełną gębą, bo ten taki animator pełną gębą, no to jest ten, że się gdzieś pojedzie, zacznie się jakieś działanie, to ognisko się tam rozpali, potem się jedzie, w ogóle ucieka z tego miejsca, a to się dalej dzieje. To jeszcze ten etap jeszcze mi się wydaje przede mną. Ale jesteś tego pewien? Myślę, że po naszych warsztatach, nawet przy tych stałych zajęciach, byli uczestnicy, gdzie my właśnie powiedzmy
pokazaliśmy ten cyrk, daliśmy bakcyla, a te dzieciaki jakby poszły dalej i, no, i w ten cyrk trochę właśnie się ukierunkowały. No tak, ale to wiesz, to mi się kojarzą takie bardziej sytuacje, jak na przykład mali wytrwali z Zaliszcza, co tam bodajże, nie wiem, czy tam chyba Monika Kalinowska, nie wiem, czy Mirek Urban też tam przypadkiem z nimi nie działali. I to są właśnie takie sytuacje, że wiesz, jest po prostu gdzieś totalnie inne jakieś tam miejsce i tam jedziesz, robisz działania i potem wracasz do siebie, a oni tam już dalej się organizują. Bo tutaj jednak, no tak, jakby my tam zarażaliśmy te dzieciaki tym cyrkowym bakcylem tak, i tylko są, tym. Ale to są jednostki, ale one później też gdzieś tam na przykład w innych grupach funkcjonowały, czy na przykład włączały się do wolontariatów Fundacji Sztukmistrze, ale w dalszym ciągu to było w obrębie na przykład tej samej organizacji, nie? A właśnie ta taka ta prawdziwa misja animacyjna, to jak jesteś w ogóle, idziesz gdzieś totalnie w nowe miejsce i tam mówisz, o, to jest fajne, oni potem robią, o, super, to my sobie teraz zrobimy z tego całą organizację i w ogóle, nie? To jest jeszcze taki jeden punkt, myślę, w tych animacyjnych działaniach, że taki jeszcze do odhaczenia, nie? Okay. Żeby coś takiego zrobić w życiu. To jeszcze przed tobą. To jeszcze przede mną. Przed nami, tak. W zasadzie. Tak. Okay, ale też ja przynajmniej nie neguję tych działań właśnie typowo festynowych. One są też specyficzne, powiedzmy, ale też są ważne, bo często na zajęcia właśnie takie stałe trafiają osoby, które właśnie mówią, że na jakimś pikniku miejskim na przykład próbowały na warsztatach coś robić, albo widziały jakiś występ właśnie na jakimś takim większym masowym wydarzeniu i dzięki temu też same chcą spróbować. No tak, tak. To, oczywiście, to ja się zgodzę, bo to można też, wydaje mi się, tą animację sobie, ja wiem, tak o niej pomyśleć w takiej skali mikro i makro, no bo w tej takiej dużej skali, no to animatorzy kultury, którzy pracują czy to w instytucjach, czy są po prostu sami są takimi osobami, instytucjami, no to oni gdzieś tam pracują też często w jakichś trudnych środowiskach, nie? Gdzieś taki, w jakichś tam grupach, które są odizolowane społecznie, kulturowo, językowo, w jakichś tam grupach zmarginalizowanych generalnie. No i tam to jakby takie działania, to dla mnie się wydaje, że to są takie prawdziwe działania animacyjne, nie? Gdzie jest jakiś taki właśnie jakaś społeczność, którą się tam pobudza do życia i jakby zmienia się w ogóle myślenie ludzi o świecie, zmienia się ich rzeczywistość tak bardzo, to jest takie naprawdę szlachetne, wielkie i to są takie te duże działania animacyjne, ale są też te mniejsze, bo nawet jak masz warsztaty cyrkowe, no to w jakiś sposób animujesz ludzi do działania. Nawet to, że oni siedzieli na krzesełkach przed chwilą, a teraz przychodzisz i masz rekwizyty i oni już wstali i się z tobą, wchodzą z tobą w interakcję, to też jest jakaś animacja i tak jak mówiłaś na tych na przykład festynach, no to też mi się wydaje, że jest taki myk, że może być tak, że te festyny cały czas mogą mieć to samo, że będą dmuchańce, będzie wata cukrowa, konkursy taneczne, jakieś tam aktywności fizyczne, sportowe i możemy w tym schemacie oczywiście robić już wszystkie festyny do końca świata i spoko, bo jakby to jest fajne, taniec jest fajny, sportowe rzeczy są fajne i super, i dmuchańce też są fajne, ale można też przyjść na przykład z warsztatami cyrkowymi i wtedy ktoś może z jednej strony powiedzieć, że o, to komercha na przykład, że ci animatorzy to tylko takie, o, takie cyrkowe klauny, tam chcą jakieś pieniądze wyciągnąć od ludzi i tam o, się pobawią z dziećmi i to głupoty. No ale później, tak jak mówisz, nie? Z takich na przykład, na takim festynie ktoś zobaczył, po raz pierwszy się zetknął, bo po raz pierwszy, dajmy na to, jakaś tam instytucja zaprosiła cyrkowców na warsztaty i później się okazuje, że to z tego coś tam dalej wychodzi, że ktoś się tym zainteresował, że zaczęła taka młoda osoba, na przykład dajmy na to młoda osoba sobie trenować sama, później gdzieś trafiła do jakiejś warsztaty, do jakiejś organizacji, później z takiej osoby nawet może wyrosnąć jakiś przyszły artysta cyrkowy albo animator, także to jest taki ten mały kamyczek, od którego można zacząć później zrzucać tą lawinę kultury na ludzi i przygnieść ich tym ciężarem cyrku.
Wspomniałeś na początku właśnie tej wypowiedzi o cyrku w różnych trudnych społecznościach, czy jest też wykorzystywany na przykład do działań takich animacyjnych, ale związanych bardziej z resocjalizacją. Ty też masz takie doświadczenie właśnie, bo prowadziłeś zajęcia w punkcie kultury w Lublinie. Możesz coś więcej powiedzieć o tej inicjatywie? Jasne. No to punkt kultury... To jest miejsce, które się mieści na ulicy Skibińskiej w Lublinie i tam serdecznie pozdrawiam ekipę Punktu Kultury. I tak, tam zdarzyło mi się prowadzić warsztaty z grupą młodzieży, która tam uczęszcza na zajęcia i to jakby w ramach całej działalności tego Punktu Kultury, tam były inne warsztaty i między innymi byłem również ja. I tak, ogólnie jakby rzecz biorąc, cyrk może być wykorzystywany, czy pedagogika cyrku może być wykorzystywana przy resocjalizacji jako jakieś takie narzędzie, nie, powiedziałbym, że może nie główne narzędzie, ale na pewno jakieś pomocnicze narzędzie, bo wydaje mi się, że tutaj siła tego naszego cyrku tkwi w tym, że to jest coś świeżego, w dalszym ciągu mi się wydaje, bo no pedagogika cyrku w naszym kraju to są początki, to jakieś takie lata 90., takie początki zarejestrowane, gdzie były jakieś tam warsztaty konkretne się wydarzyły, bo wiadomo, że jednostki to mogły sobie znać to gdzieś tam nawet i wcześniej. Więc w dalszym ciągu to jest jakieś te 30 lat dopiero mniej więcej, przy czym w większości nie ma jakichś takich organizacji, które powstały na przykład w 90. latach i do tej pory działają jakoś tam cyrkowo, przynajmniej nie przychodzą mi takie do głowy. Klanza? Klanza jest na pewno dużo starsza, tak? Tylko że w klanzie znowu cyrk był tylko modułem. No tak, nie? To ale dalej jest tym elementem. Tak, jest. I jak najbardziej. No zresztą te spotkania gdzieś tam pierwsze z tą pedagogiką cyrku, no to też tam klanza maczała paluszki w tym, także dziękujemy bardzo, że te paluszki żeście zamoczyli. No. I ten cyrk może być wykorzystywany, wracając z tej dygresji do tematu, jako właśnie narzędzie pomocnicze w pracy z na przykład trudną młodzieżą, czy z jakąkolwiek formą działań w społeczności gdzieś tam na marginesie żyjącej. I w tym punkcie kultury na przykład właśnie miałem okazję te zajęcia prowadzić. I znowu, te moje doświadczenia, one nie są jakieś takie... super wielkie, duże i bogate, tak jak na przykład dziewczyn z Różanego Stoku, zresztą chyba, nie wiem, w niedzielę będziesz z nimi rozmawiała. No to ja myślę, że tam dziewczyny mogą dużo więcej na ten temat powiedzieć, bo one pracują po prostu w ośrodku resocjalizacyjnym i tam mają swoją grupę cyrkową, tam tego cyrku używają, więc one mają takie, znowu, to są takie prawdziwe doświadczenia, nie? Ja po prostu miałem tę przyjemność prowadzić takie warsztaty właśnie w tej tak zwanej gorszej części miasta, bo to się tak potocznie mówi, chociaż no nie ma, nie wiem, lepszej, gorszej części miasta, są po prostu takie, a nie inne. No i tak, muszę powiedzieć, że może, nie wiem, słowo zaakceptowane to by było może trochę zbyt duże, ale na pewno zostałem bardzo ciepło przyjęty w tej społeczności i to było bardzo fajne. W sensie takim, że no nie wiem, jak przyjechałem tam swoim samochodem, to nie musiałem na przykład lawety, prawda, zamawiać, żeby wyjechać, jakby wszystko było spoko i nie trzeba się bać, że nie można pójść na Skibińską, bo tam zaraz nie wyjdziemy stamtąd, to nie te czasy, nie ten okres. Więc było bardzo spoko, młodzież się zainteresowała warsztatami, aczkolwiek muszę przyznać, że no, trzeba było od razu w pewien sposób zmodyfikować myślenie moje o tych warsztatach. No bo jednak po pierwsze kwestia tego, że i to nie tylko tutaj w punkcie kultury, ale ogólnie jak też na przykład rozmawiam z innymi ludźmi, którzy prowadzą warsztaty i też prowadzą warsztaty właśnie gdzieś tam z tą trudną tak zwaną młodzieżą, no to problemy, które się pojawiają bardzo często, no to jest to, że na przykład grupy się zmieniają, nie są stałe, co też jest związane często z tym, że nie wiem, no na przykład na takich warsztatach są jakieś takie systemy
powprowadzane się takie zasady, że jeżeli ktoś, nie wiem, coś zrobi nie halo, zrobi jakąś krzywą jazdę, no to wtedy na jakiś czas na przykład, czy na jedne zajęcia, czy na dwa, ma na przykład zakaz wstępu jako pewna forma konsekwencji swoich zachowań. Ale to są zasady miejsca, w którym prowadzisz zajęcia, tak, a nie tak, twoje. Tak. To są zasady po prostu tak. Na przykład tak jak to tam gdzieś tam funkcjonuje, dajmy na to w punkcie kultury, czy w innych jakichś tam miejscach. No czy na przykład są to po prostu takie sytuacje, że w pewnym momencie po prostu młodzież nie przychodzi już, bo mają różne sytuacje w domu, w rodzinie i też oczywiście no najtrudniejsze to jest jednak chyba ta walka o to, żeby te osoby się tam pojawiały regularnie i to jest walka, która się toczy z rówieśnikami, którzy mają też swoje ciekawe alternatywy w postaci na przykład alkoholowych różnych imprez albo jakichś fajnych używek, które może spróbujmy tym razem, wszyscy razem. Jakby po co będziesz tam iść na te zajęcia, skoro możemy tutaj się super zabawić. No niestety tak jest, no czasem się przegrywa z tym i nie udaje się gdzieś tam zatrzymać takiej osoby, ale jeżeli się to uda zrobić, te osoby wracają i uczestniczą w tych zajęciach, no to jest naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonująca chwila. Też takie momenty, gdzie no nie wiem na ile, znaczy, no dobra, okej, okay, może nie jest jakieś takie nie wiadomo jakie, bo okej, okay, dobra, jak mamy, są te zajęcia na przykład w punkcie kultury, nie? No i miałem jakieś tam jedne, pierwsze, drugie, trzecie zajęcia, no i jak na przykład one się już skończyły, no to pakowałem sprzęt, no i tam przeliczałem sobie ile czego jest, no i na przykład zdarzyło się tak, że no nie mogłem się doliczyć tam, nie wiem, dwóch czy trzech piłeczek, nie? I sobie myślę, no bywa, może gdzieś wpadło pod jakąś szafę czy coś tam. No dobra, nie będę już tego, nie chcę mi się tego szukać, tego może się znajdzie. No i jest coś takiego, że z tyłu głowy działają takie pewne myśli, że sobie myślisz, że a ktoś ci tam, wiesz, ten sprzęt się gdzieś tam rozszedł czy coś, że przyjechał gościu, tutaj ma jakieś zabawki, weźmiemy coś tam, może nie, ale później, jak na przykład, prawda, jest taki motyw, że przyjeżdżasz na kolejne warsztaty i kolejne i na przykład się okazuje, że o, tutaj, wącoło tutaj tego i o, jeszcze zostały jakieś piłeczki po tam kolejnych zajęciach, nie? Przypadkowo się znalazły. No i teraz to są takie motywy, że no, w takich społecznościach, w takich kręgach, oczywiście to absolutnie nie wiem, no nie oskarżają sobie nikogo o jakieś tam, wiesz, wykradanie sprzętu czy jakieś takie rzeczy, ale są takie momenty, że dzieciaki po prostu testują, gdzie są granice, na ile mogą sobie pozwolić, wciskają po prostu twoje guziki i sprawdzają, jaka będzie reakcja. No i znowu jest opcja, że no nie wiem, pojechać, zrobić warsztaty i na przykład sprawdzasz, że nie ma trzech piłeczek. No i teraz zaczynasz wojnę o to, że i na przykład wiesz, mówisz, a ukradliście piłki, bo jesteście przecież, tutaj mieszkacie w tej dzielnicy i w tej dzielnicy ludzie są znani z tego, że są po prostu źli i niedobrzy, nie? No jak się okaże, że one faktycznie są pod szafą, no to już jesteś jakby skreślony, nie? Możesz nie wracać, bo przyjeżdżasz na warsztaty i od razu, wiesz, zaczynasz ludzi oskarżać o to, że na przykład są strasznymi złodziejami, jakby wchodzisz ze stereotypami, z tym wszystkim, co na przykład cała reszta miasta myśli o tych osobach i dokładnie jesteś po prostu ucieleśnieniem tego wszystkiego, no to wtedy już jakby nara. I nawet jeżeli by się stało tak, że ktoś dla beki zahachmęcił coś tam, ale później wracasz na te zajęcia, no i okazuje się, że tam musiało się coś zadziać. Albo ktoś sobie pomyśla, że a dobra, gościu nie jest taki zły, no to Jezu, po co mi te trzy piłeczki, nie? No to już tam podrzucę je z powrotem do szafy czy coś, albo może była opcja, że to jest w ogóle coś, co takie mechanizmy, które na przykład mogą zadziałać, że nie wiem, tam jeden do drugiego powie, ej, słuchaj, bo widziałem, że po tych zajęciach to tam twoje kieszenie były troszkę pełniejsze, nie? Więc słuchaj, ten ziomek się wydaje taki całkiem spoko, także kurde, oddaj to, bo jak nie, to wiesz, to inaczej porozmawiamy, nie? Może być też, mogą być też takie sytuacje. No w każdym razie dla mnie to jest zawsze fajne i wtedy właśnie jakby tak czuję, że jest tak, że okej, okay, że wydaje się, że jest spoko, że mogę tam przyjeżdżać i że jak ja tam przyjeżdżam, to nie jest tak, że jestem typem, który został zamówiony przez kogoś tak od czapy, bo jest jakiś budżet, jest jakiś projekt,
trzeba tam pieniądze zrobić, tylko że faktycznie moja obecność tam ma jakiś sens. No i dodatkowo jakby przestajemy się bawić w jakieś takie wciskanie guziczków, tylko już jest tak, że no dobra, to powiedzmy zajęcia są fajne, chcemy, żeby gość przyjeżdżał, to nie róbmy jakichś takich głupich rzeczy, nie? No, ale oczywiście wracając, idąc dalej, no to też są takie zajęcia, gdzie trzeba się spodziewać różnych rzeczy, bo powiedzmy na zajęciach, nawet nie wiem, takie, które prowadziliśmy w Centrum Spotkania Kultur, gdzie były jakieś tam warsztaty, przychodziły dzieciaki, rodzice płacili za te warsztaty, nie? I była sytuacja, że tutaj mamy Centrum Spotkania Kultur, mamy tą młodzież, która nie jest gdzieś tam z tego tak zwanego marginesu, chociaż strasznie brzmi, ale no, jest taki poziom, już dobra. I tam na przykład na takich warsztatach, tych takich zwykłych, powiedzmy, można się spodziewać tego, że ktoś będzie się denerwował, frustrował, bo mu coś nie wychodzi, może, nie wiem, rzuci jakąś maczugą w ziemię, czy nie wiem, jak to są mniejsze dzieci, to mogą się rozpłakać, mogą się tam poprzepychać, pokłócić o jakiś sprzęt, bo nie ten kolor i takie rzeczy. Ale na przykład nie spodziewasz się tego, że w trakcie zajęć ktoś na przykład kogoś kopnie. I to nie tak przypadkowo, tylko po prostu z racji tego, że to jest moja piłeczka, a ty mi ją wziąłeś, to ja teraz po prostu sprzedam ci kopa, że się odbijesz od ściany. No i tutaj właśnie jest ten moment, kiedy no takie sytuacje się potrafią zadziać. I czasem takich sytuacji jest więcej, czasem mniej, co też jest w pewien sposób zrozumiałe, no bo jeżeli żyjesz w takiej, a nie innej społeczności, gdzie agresja, nie wiem, rodziców wobec siebie, rodziców wobec dzieci, rówieśników wobec rówieśników, po prostu tam rzeczy związane z, już, nie wiem, zaczynając od tego, że po prostu takie nawet małe kajtki jarają szlugi i przeklinają po prostu jak szewce, no a kończąc na tym, że po prostu tam, no okej, w takich społecznościach już się nie ma co czarować, dochodzi dużo częściej do jakichś tam bujek i czasami to się skończy po prostu tym, że ktoś sobie da porazie, a czasami idą jakieś tam, nie wiem, noże w akcję czy coś i bywa różnie po prostu, nie? No i nie ma się co za bardzo dziwić, że w ten sposób dzieciaki wyładowują swoją agresję i frustrację i to jest coś takiego normalnego. No i teraz jest opcja, zdarzy się taka sytuacja i można na przykład zareagować w sposób, to wypad, jakby nie macie już na zajęciach, tylko że to wtedy do niczego za bardzo nie prowadzi, no bo jeżeli usuwamy taką osobę z tych zajęć, no to gdzie ona pójdzie? Jak ona nie będzie teraz tutaj, w tym na przykład punkcie kultury przez te 2 czy 3 godziny w ciągu tego dnia, no to przecież pójdzie tam zaraz do drugiej bramy, a w drugiej bramie już wszyscy od 2 godzin mają imprezę, nie? Więc chodzi o to, że po prostu trzeba pewien próg tolerancji na różne takie skrajne zachowania sobie gdzieś tam wyrobić i wydaje mi się, że po prostu być na to no poniekąd jakby przyzwyczajonym, ale też spodziewać się, że coś takiego się może wydarzyć i też nie traktować tego na takiej zasadzie, że to jest dla nas się to może wydawać, że to jest coś niesamowitego, jakaś sytuacja ekstremalna, a dla tych na przykład dzieciaków to jest po prostu codzienność, że jak wchodzą na podwórko, to jest tak, że po prostu mogą dostać w zęby, bo się spojrzeli na kogoś nie tak jak trzeba i jakby to się dzieje, nie? Więc czemu na zajęciach cyrkowych ma być niby inaczej? Ale potem są oczywiście różne takie fajne myki, też tam w tym punkcie kultury również takie jakieś programy, że jak ktoś na przykład pracował na warsztatach fajnie, to wtedy może mu prowadzący przyznać jakieś tam plusiki, czy gwiazdki, czy coś i dzięki temu, jak tam uzbierasz tego w ciągu tygodnia czy miesiąca wystarczającą ilość, to na przykład masz jakieś tam wyjście na basen, do kina, czy gdzieś tam, więc też jest tak, że no te dzieciaki się starają, nie? Starają się i w ogóle, jeżeli jeszcze o to chodzi, to rzecz, która jest jakby, mi się wydaje, super ważna, jak się prowadzi właśnie te warsztaty z tą trudniejszą młodzieżą. Już trzymajmy się tej nomenklatury. Ale widzę, że ci jest trudno. No jest, bo to jest takie, wiesz, jak się mówi, to zresztą też na animacji dużo o tym rozmawialiśmy, no bo jeżeli podzielimy sobie od razu społeczeństwo na lepsze i gorsze, mamy
zwykłych ludzi, czyli takich, gdzie mamy, nie wiem, mamy małżeństwo, które ma dzieci, rodzice mają pracę, dzieci chodzą do szkoły i mówimy, że to są normalni ludzie. Tylko, że no nie wiem, no, w takim normalnym domu też może być tak, że przychodzi mama do domu i ten ojciec ją weźmie kablem od żelazka, będzie ją przeciągał po plecach. No i tylko jakby to, że oni żyją w nowym bloku i okej, okay, mają pracę, dostają pieniądze, płacą podatki, są takim pełnoprawnym, zwykłym członkiem społeczeństwa, obywatelem takim spoko i na zewnątrz to wygląda spoko, to nie znaczy, że tam nie ma sytuacji jakichś patologicznych w rodzinie, bo mogą być i przemoc i psychiczna, i fizyczna, i te pieniądze mogą być równie dobrze defraudowane, nie wiem, w kasynie po prostu przewalane przez mamę albo tatę, albo babcię, albo dziadka i też może być tak, że to dziecko, które ma super dobre ciuchy, no to na przykład chodzi głodny cały dzień i tego nikt nie widzi, bo przecież jesteś dobrze ubrany, podjeżdżasz samochodem fajnym, cię ojciec podrzuca, to na co narzekasz. I jest też tak, że na przykład ludzie, którzy trafiają na jakieś takie, no właśnie, w ogóle nie wiem, cała ta po prostu opcja z takimi całymi osiedlami, gdzie ludzie na przykład trafiają, bo no bo na przykład nie, zalegali z czynszem, zostali eksmitowani, bum. Nie wiem, stracili jakieś tam środki do życia z różnych powodów, może to jakiś alkohol, może narkotyki, albo nie mogli znaleźć roboty. Rozsypała się jakaś tam firma i no i musieli się przenieść na przykład na osiedle, to tak zwane socjalne, nie, budownictwo. Ludzie czasami, którzy nie wiem, dom im się spalił i nie mieli kasy na to, żeby go odbudować, też tam trafiają. I to jest taka jakaś dziwna polityka, że tworzyć takie getta, takie osiedla socjalne, tak jak na przykład, no nie wiem, no u nas w Lublinie, dajmy na to, jest tam koło Majdanka, jak to jest Grygowa na przykład, nie? I tam jest bardzo dużo takich ludzi i tam jakby, no i znowu, i teraz tak, jak powiemy, że to jest gorsza część miasta, to już ludzie mają w głowie takie, że to tam są chlejusy, narkomani, w ogóle margines totalny jakiś społeczny, nie? I tak, czasem jakby tak, tam są też takie osoby, są problemy alkoholowe, narkotykowe i w ogóle, ale czasem jest tak, że tam trafiają ludzie właśnie, spaliła im się chałupa, tam dostali mieszkanie od miasta, no i teraz jak oni wchodzą w to środowisko, to czasami bywa tak, że to byli ci normalni ludzie, nie? Ale oni zaczynają się obracać w tym kręgu, i się staczają, jak to się mówi, nie? Ale gdyby zrobić to w drugą stronę i nie robić osiedli takich totalnych socjalnych, tylko porozbijać jakby ludzi po innych częściach miasta i wprowadzić, ulokować ich w te miejsca, gdzie po prostu ludzie sobie funkcjonują normalnie, mają robotę i tak dalej, no to wtedy oni mogą się podciągnąć, bo zostaną wyciągnięci z tych sytuacji jakichś tam patologicznych. No w każdym razie dlatego to jest trudne, jak się mówi o trudnej młodzieży, o gorszych tam, wiesz, warsztatach i tak dalej, nie? Bo no, tak jak mówię, no, są takie sytuacje, że w tych trudnych dzielnicach masz fantastyczną młodzież, która chce działać, bo dla nich to jest coś nowego, jest jakaś szansa, żeby się odbić od tego życia, coś innego spróbować, może znaleźć w tym szansę na zarobkowanie. To też dziewczyny z Urzędnego Stoku tam mają fantastyczny przykład tej swojej działalności. No a są po prostu sytuacje, gdzie przychodzą te dzieciaki tam, jakichś bananowych rodziców na warsztaty i ty im tam mówisz, no to słuchajcie, to się rozgrzewamy, bierzemy piweczkę i tu jest zero, nie ma kontaktu wtedy, nie? Także to, no. Trochę odeszliśmy od tematu. Troszeczkę, delikatnie tylko, delikatnie. Chciałabym powrócić do niego, zadając ci pytanie, co jest takiego w cyrku, że ma on potencjał animacyjny? Bo rozmawialiśmy kiedyś właśnie, tak. Że to nie są tylko warsztaty, ale też pokazy i też wszelkie działania, gdzie właśnie ten cyrk jest narzędziem, które ma bardzo duży potencjał. No wydaje mi się, że tutaj odpowiedź jest, wydaje mi się, prosta, bo chodzi o to, że to jest cyrk jest dla każdego i tam jest tak dużo różnych rekwizytów, dużo różnych możliwości w ogóle wykorzystania nawet tego samego rekwizytu, że tam każdy po prostu znajdzie coś dla siebie. Jeżeli nie piłeczki, to maczugi, to diabolo, to flowerstick, to akrobatyka, to taśmy, to kula, to szarfy. Jeżeli żonglerka, to niekoniecznie piłeczki, a może obręcze, a może maczugi, a może ogniowe, może w ogóle ogień, może ogień mroczny, może ogień artystyczny, może ogień zabawny. Po prostu jest tak dużo tych rzeczy, to można robić na sportowo, na artystycznie, na matematycznie, więc też osoby, które mają, to jest też fajne, że jak masz osoby, które na przykład są bardziej
techniczno-matematyczne, no to jest cała gałąź żonglerki, która opiera się na wzorach matematycznych, wyliczaniu różnych rzeczy, zapisywaniu tego w ciągach jakichś tam liczbowych, szukania jakichś tam patternów i super. Jest w ogóle mnóstwo rzeczy, jeżeli chodzi o tą działkę artystyczną, jeżeli chodzi o występy w ogóle. Proszę bardzo, po prostu do wyboru, do koloru, wszelkie formy występów, różne stylizacje, i na smutno, na wesoło, jak chcesz po prostu możesz żonglować, czy robić te pokazy, a jak chcesz żonglować tylko i wyłącznie dla siebie, do szuflady, albo chcesz robić akrobatykę, nie po to, żeby później pracować, nie wiem, w Cirque du Soleil, tylko żeby po prostu się, nie wiem, czuć lepiej, zadbać o swoje zdrowie, o swoją fizyczność, no to spoko, to możesz to robić, to po prostu traktujesz to tak samo jak siłownię, jak zumbę, czy coś takiego, tylko że to jest akurat akrobatyka i możesz to wykorzystać na scenie, ale totalnie nie musisz, nie? Więc mi się wydaje, że to jest to. I też oczywiście można to robić na każdym poziomie zaawansowania, więc nieważne, czy żonglujesz jedną piłką do końca swojego życia, czy będziesz żonglować 30 tam talerzykami, to by było ciekawe. Cinek jest wyzwaniem dla ciebie, 30 talerzyków. Ale w każdym razie każdy może to zrobić niezależnie od wieku, niezależnie od płci, od swojego stanu fizycznego i psychicznego, bo też cyrk nadaje się zarówno dla super wysportowanych atletów, co by tam zjedli 1000 kotletów, ale cyrk nadaje się też dla osób niepełnosprawnych, dla osób, które mają, nie wiem, jakieś różne problemy zdrowotne. Jeżeli tylko człowiek chce, to może zrobić cokolwiek, nawet nie wiem, zabawa jakąś jedną chusteczką. Możemy mieć osobę, która jest na przykład na wózku, nie wiem, sparaliżowana z jakimś upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu, ale wziąć tą jedną chusteczkę, pobawić się z tą osobą i tak jakby, no i na chwilę ten świat się staje troszeczkę bardziej wesoły, kolorowy także każdy może to spróbować, dlatego to jest takie fajne, że tu nieważne kim jesteś, możesz zrobić coś. I też jest fajne to, że jak zrobisz to coś, to w większości przypadków możesz nauczyć się na przykład jednego jakiegoś triku i on jest już od razu taki wow, taki, że możesz od razu zobaczyć efekt tego, co robisz. I chociażby to, nie wiem, to będzie to przerzucenie piłki z ręki do ręki, ale masz od razu takie, że pach, umiem to, zrobiłem, nowa rzecz, którą się nauczyłem, nie? Potem oczywiście można to tam w różne strony rozwijać to drzewo, ale jest dla wszystkich, jest od razu namacalne to wszystko i myślę, że to jest właśnie to, dlaczego to tak łatwo wchodzi. Skupiliśmy się mocno na warsztatach, a właśnie też no, bardzo ważnym elementem cyrku jednak są pokazy. I też występujesz właśnie na scenie, na przykład podczas warietę Fundacji Sztuk Mistrzek, o których ja pisałam pracę licencjacką i też właśnie odkrywałam potencjał animacyjny takich działań, ale też występujesz na ulicy z różnymi pokazami artystycznymi, które też właśnie łączą w sobie cyrk. I tutaj też jest to działanie animacyjne, tak? Bo jest w ogóle basking, czyli występowanie przed publicznością na ulicy, gdzie nie są to z reguły zaplanowane występy, tylko publiczność zbiera się spontanicznie. Też jest właśnie dużo tych czynników animacyjnych, tak to nazwijmy, tak? Bo jest tutaj interakcja z publicznością, jest też dużo tej zabawy, czasem publiczność jest w ogóle bardzo ważnym elementem pokazu. Jakie tutaj masz doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o te występy i te połączenie właśnie cyrku z tą interakcją z ludźmi? No tak, znaczy tutaj to... To jest temat rzeka, moim zdaniem. Tak, to jest, to są w ogóle po prostu tematy rzeki. Ja się dziwię, że my nie siedzimy w kapokach, bo tu przecież płynie strumień tego, można porwać następnym razem. Jeżeli chodzi o te występy, no to tak, no to w ogóle... Też rozmawiając o tym w tym 2020 roku, to pokazuje, że no jednak publiczność jest kluczową sprawą tutaj, jeżeli chodzi o te występy, i jak jej nie ma, to bywa ciężko. Ale
Jeżeli chodzi o ten etap występowy, kiedy pracujemy z jakąś grupą, to to jest bardzo fajne doświadczenie. Ja przez długi czas się wzbraniałem przed tym, bo było tak, że na jakichś różnych projektach, czy na jakichś takich wyjazdowych, powiedzmy jakiś tam tydzień gdzieś tam za granicą albo w kraju, jest tam grupka, robimy warsztaty i na koniec czasem to było takie, że jakby to było wpisane w projekt, albo był taki wymóg od, nie wiem, jakiegoś tam zamawiającej osoby, albo po prostu jakby my tam wewnętrznie w organizacji mówiliśmy, że dobra, to słuchajcie, to będziemy robić tak, że na koniec pokaz. I ja taki byłem, mi się to nie podobało. To było takie, po co mam robić ten pokaz? Nie czuję się jakimś reżyserem teatralnym, cyrkowym. Ci ludzie tam czegoś się nauczyli, a to jest takie, ojeju, jak ja mam to teraz skleić do kupy, jeszcze myśleć o tym wszystkim, no już tydzień robię te warsztaty, a teraz jeszcze muszę myśleć o tym pokazie, i po co to wszystko, i ci ludzie też tak, jak się im mówi na początku już, bo to już lepiej powiedzieć na początku, że będzie pokaz, ja nie lubię, nie chcę się, boję, nie będę występować. I jest takie, że na początku jest taki, jest taki ferment, tak się robi, taki, będziemy pokaz robić, trudno. Ale później, im bliżej do tego pokazu, to nagle się okazuje, że tak na przykład, nie wiem, ktoś tam bardziej zaczyna pracować nad sobą, bo z tyłu głowy ma to, że gdzieś musiał pokazać. Czasami to nie jest oczywiście tak, że nie wiem, robimy pokaz i zapraszamy tutaj cały Lublin na to, żeby zobaczyć, jak grupa siedmiolatków nauczyła się kręcić na talerzykach. Nie? Tylko to są na przykład znajomi, rodzina, inne osoby, które brały udział w warsztatach. Ale czasem oczywiście też jest tak, że po prostu jest to pokaz taki bardzo huchu, nie? W zależności od sytuacji i projektu, wiadomo. Ale bywają takie sytuacje, że te osoby, zwłaszcza te osoby, tutaj jest ten chyba animacyjny największy potencjał, które są nieśmiałe, które mają problemy z otwieraniem się na innych, z jakimiś tam kontaktami, czy z jakimiś swoimi emocjami, czy w ogóle po prostu są strasznie zestresowane, jak ktoś na nie patrzy. Nie wiem, jeden na jeden, a tutaj będzie na przykład 20 osób patrzyło, jeszcze trzeba coś zrobić i najlepiej zrobić to tak, żeby wyszło, żeby się nie zbłaźnić, nie skompromitować. No i takie osoby od razu są jakby te, mówią nie, ja nie wystąpię, w ogóle nie ma mowy, a potem przychodzi pokaz i chociaż one do końca, do samego rozpoczęcia pokazu mówią, nie wystąpię. Był taki jeden chłopak na warsztatach, mówił, on nie wystąpi, po prostu nie wejdzie na scenę. Zaczął się pokaz, i on w trakcie stwierdził, że on dołączy. Chociaż ćwiczyliśmy już jakby tam występ bez niego, nie? Ale on po prostu wziął jakieś tam chusteczki, czy piłeczki, czy co tam chciał i się wbił po prostu na scenę, dołączył i zrobił jakiś tam układ, zrobił jakiś pokaz. Super, nie? No i takie sytuacje to są takie fajne perełki, nie? Gdzie ludzie mobilizują się i ten występ na scenie działa jakoś tam na nich terapeutycznie mniej czy bardziej, mogą sobie zmierzyć się też w takim, jak to są właśnie zwłaszcza takie kameralne pokazy, to w takim bezpiecznym środowisku można się zmierzyć na przykład z tym, że muszę stanąć naprzeciwko innych ludzi i im coś pokazać. I często jak mamy ten pokaz, to jednym z takich ćwiczeń, które robimy jeszcze przed, w czasie warsztatów, to jest w ogóle zaczynamy od tego, ja lubię od tego zaczynać, to nam pokazali kiedyś, wydaje mi się, że chyba Nils i Jule, tacy nasi znajomi, którzy nas tam szkolili w tych pokazach. Ćwiczenie super proste, że robimy sobie, że tu jest wejście na scenę, zejście ze sceny, że tam sobie zaznaczamy, trzeba po prostu wejść na scenę, dojść do środka, spojrzeć na publiczność, tam ukłonić się na przykład, albo zrobić nic, albo coś powiedzieć, albo zrobić jakiś trik, never mind, i zejść ze sceny. I to jest tyle, takie trzy elementy, nie? I żeby tylko pilnować tego, żeby dojść do środka, zejść. I były takie warsztaty, tam były i dzieciaki, i dorośli, jakaś taka mieszana grupa i dużo nawet też tych osób dorosłych zwłaszcza mówili, że to w ogóle było dla nich super doświadczenie, że oni na przykład się mocno stresują w takich publicznych sytuacjach, wystąpieniach i że tutaj w takim małym gronie to było w ogóle fajnie się z tym zmierzyć i dla nich no, taka sytuacja tego stania na tej publiczności, znaczy na tej scenie takiej na szybko zaimprowizowanej, to jest coś, co pozwoliło im gdzieś tam się zmierzyć z jakimś strachem.
Więc jakby później sobie tam dalej to ćwiczyli, trenowali i tak dalej, no to tu można gdzieś tam dalej, prawda, z tym pracować. Więc to jest ten jeden aspekt, że jak się ma grupę, robi się ten pokaz, pomimo tego, że ja tego strasznie nie lubiłem, po czasie zrozumiałem, o co w tym chodzi tak naprawdę, że to nie musi być super show, że ono po prostu nie musi wyjść idealnie, że ważniejszy jest ten proces robienia tego wspólnego wymyślania. I też jest znowu opcja, że jeżeli ktoś naprawdę nie chce w ogóle tam pokazywać swoich umiejętności, nie chce robić, no to oczywiście są potrzebne osoby, które puszczą muzykę, może powiedzą tam, zapowiedzą coś do mikrofonu, które pomogą przy scenografii, przy kostiumach i tak dalej, więc znowu nie trzeba być na scenie w tym głównym świetle, ale można gdzieś dookoła tego pokazu też coś zrobić. I czujesz się wtedy częścią tego zespołu, budujesz wspólną rzecz, nie jesteś, nie wyklucza się takich osób, nie? I one wtedy w tym procesie tego pokazu działają. No, a jak są na przykład takie na występy na ulicach, no to znowu, tutaj ten aspekt animacyjny jest w tym, że tak jak mówiłaś, możemy wziąć kogoś z publiczności, wejść z tą osobą w jakąś interakcję. My w dalszym ciągu, myślę, to robimy to w taki grzeczny sposób, w porównaniu do tego, co niektórzy artyści cyrkowi robią na ulicy, bo to są... Znaczy? No, tak, na przykład są ci ekstremalni klauni, typu na przykład tam Green Man, czy ten Murmujo i Metrajetę, którzy byli na karnawale sztuk mistrzów, gościli niejednokrotnie, no to nasze na przykład, kiedy mamy już jakiś tłum zebrany, to są ludzie, którzy przyszli na przykład celowo nas zobaczyć, bo widzieli na plakacie, albo po prostu szli sobie ulicą, to jest też fajnie, jak ktoś idzie ulicą, po prostu wyszedł sobie w sobotę na jakieś tam lody, czy kawę, czy spacer i trafia na ten cyrk. I to jest też w ogóle super, że spontanicznie. Tak, że totalnie przypadkowo te światy się zaczynają łączyć i ta osoba może po raz pierwszy widzi, może nie, może się tym zainteresuje. Tutaj się otwierają już w ogóle wszelkie możliwości, bo ta osoba przypadkowo, która wyszła na ten spacer i zobaczyła jakiś pokaz, na przykład Szafa Show, to później po 10 latach nagle to jest profesjonalny artysta cyrkowy. Nie? Jakby może tak być. Może. Jeszcze nie mamy takiej udokumentowanej historii, ale... Jeszcze nie minęło 10 lat od premiery, więc poczekaj. Jeszcze nie, ale niedługo. Już niedługo. 10 lat? No, bo myśmy chyba zrobili Szafę w 13 albo 14 roku, także to już nie jest niedługo. W każdym razie jest to to, no a właśnie, a do tych ekstremalnych tych klaunów. No to wiesz, to jakby wzięcie kogoś z publiczności do zrobienia jakiegoś tam numeru, jakiegoś gagu, żartu czy czegoś, no to jest jeszcze takie dosyć standardowe działanie, które się dzieje w tych pokazach ulicznych, ale jak już na przykład zatrzymujesz ruch na ulicy, wyciągasz kogoś z samochodu, wkładasz do innego samochodu, zabierasz komuś, nie wiem, lody, torbę, czy wchodzisz do sklepu i coś, nie wiem, zbierzesz z zalady i komuś dajesz, w ogóle takie ekstremalne zmienianie rzeczywistości i wchodzenie po prostu na maksa w czyjąś intymną przestrzeń życiową, no to to już jest w ogóle... To jest taka super ingerencja. Tak, to są sytuacje, którym się fajnie jest przyglądać, ale nikt tak nie chce się w nich znaleźć. No, zdecydowanie. To jak najbardziej. Chociaż też można obronną ręką wyjść z takich sytuacji, bo tutaj zawsze pamiętam historię, jak Daniel podczas karnawału musiał gdzieś przejechać przez miasto i właśnie jeden taki klaun go zaczepił na ulicy, zatrzymał go, on się spieszył po prostu, gdzieś tam musiał w czasie karnawału coś tam, nie wiem, przewieźć, gdzieś przejechać. No i ten ziomek, prawda, próbuje z nim coś tam zrobić, ale Daniel akurat miał przypadkowo ten taki makaron, co są na basenach, taki różowy, nie? I tam ten gość do niego wyskoczył z jakimś chyba takim mieczykiem z balona. Daniel stwierdził, że no tak będzie szybciej, więc wysiadł z samochodu, wziął ten makaron, mu pokazał i wtedy jakby klaun zobaczył, że no trafił na większego kozaka, więc spuścił głowę, spuścił mieczyk i go przepuścił, nie? Także to też jest fajne, właśnie to jest też fajne, jak się wchodzi w tą interakcję, bo oczywiście są osoby, które się obrażają na maksa, w ogóle są oburzone, że ktoś coś zrobił. Pamiętam, jak była sytuacja, właśnie oglądałem takiego jednego klauna, to był chyba Green Man i chciał jakiemuś gościowi torbę, bo tam przez gościu z torbą sportową, tą torbę chciał mu wziąć, no to tamten po prostu zaczął się z nim szarpać i tam prawie doszło do jakichś rękoczynów, nie? Bo gościu był strasznie, no nie. No, ale jak się wejdzie w to, to też można z tego coś ciekawego później wycisnąć.
Więc też oprócz, bo to jest jakby taka, powiedzmy, ta sfera, gdzie tak fizycznie wpływamy na publiczność, czy ich na przykład bierzemy, coś z nimi robimy, czy tam ci ludzie, którzy robią te super ekstremalne rzeczy z rzeczywistością dookoła, ją w jakiś tam sposób sobie przekształcają. No ale też jest ta jakaś tam animacja, forma wpływania na ludzi, jeżeli chodzi o treść tego spektaklu czy show, który mamy. Wydaje mi się, że tutaj bardzo mocno działa to, że to się dzieje właśnie w przestrzeni na przykład miejskiej, jeżeli chodzi o te baskerskie występy. I to jest fajne, że nie musisz tam tego oglądać. Jak podejdziesz i coś cię nie interesuje, to możesz odejść. Więc bardzo dużo tych artystów, którzy są już taki na scenie tej ulicznej długo, to oni też oczywiście tak mają to zbudowane, że jak wejdziesz, to już tutaj, żeby zostać, nie? Przyciągają tą twoją uwagę. No i to, co tam się dzieje, bo niektóre show okej, są po prostu rozrywką mniej lub bardziej tam zaangażowane, mają wywołać uśmiech na twarzy, jest super, ale dzięki takiemu spektaklowi można przekazać coś tam, nie wiem, bądźcie milsi dla siebie, uśmiechajcie się, nie jesteście zwierząt, no różne są przekazy tych ludzi, więc można też tą sztuką cyrkową w jakiś sposób wpłynąć na ludzi. I bardzo fajnym spektaklem takim ulicznym, którego nie widziałem, ale o którym słyszałem, że się na karnawale wydarzał, było dwóch ziomków, którzy przez cały jakby spektakl sobie podzielili publiczność na jedną i drugą stronę, to była moja strona publiczności, to twoja. I spektakl kończył się tym, że oni wystawiali każdy z nich taką dużą jakąś tam miskę czy torbę z balonami wypełnionymi wodą i oni to stawiali przed tymi ludźmi i odchodzili, się chowali. I zazwyczaj tak grali tymi ludźmi, tymi dwoma połowami publiczności, że po prostu ludzie już wiedzieli, co mają zrobić. Dostali amunicję i że w tych drugich trzeba teraz nawalać, nie? Co jest w ogóle super, pokazuje, w jaki sposób można grupę totalnie różnych ludzi, bo na ulicy nie wiesz, kogo spotkasz, może to być zorganizowana wycieczka szkolna, albo po prostu ludzie, którzy są na ulicy, nie? Tłum jakiś tam randomowy. No i jak ich ze sobą zgrać z jednej strony, a z drugiej strony napuścić na siebie, nie? To jest w ogóle piękna rzecz. Tutaj też to, o czym powiedziałeś, myślę, że jest istotne, że taki cyrk na ulicy, te pokazy cyrkowe, no bardzo mocno udostępniają też kulturę, tak? No bo jednak takie pokazy są z założenia właśnie w przestrzeni publicznej, są bezpłatne i są też taką sztuką, która właśnie ma być dla wszystkich, nie? Która ma być łącząca. No, tak. Przynajmniej z założenia. Przynajmniej z założenia, no tak, chyba że ktoś sobie założy, że chce podzielić, prawda? Tak, i chce tutaj walkę na balony. Tak. No to też, jeżeli chodzi o animację kultury, to jest też pewna część założeń animacji kultury, czyli właśnie na przykład upowszechnianie kultury, udostępnianie jej. To są te tam trzy U pana Kargula. Szumana. Tak? Szuman. Udostępnianie, upowszechnianie, uprzystępnianie. Tak, zasada 3U. Pamiętam. A, jest, dobrze. Więc te 3U, czasami wszystkie 3, czasami 2, czasami 1, w takich pokazach ulicznych jak najbardziej są, bo ta kultura jest tam dostępna dla każdego. Też bardzo często jest tak, że nie wiem, albo jest nic nie mówione, albo jak jest mówione, to jest mówione w taki sposób, że jakby to trafia do wszystkich, czy nawet jeżeli jest jakaś bariera językowa, to już ci artyści tak to robią, żeby każdy zrozumiał, co się dzieje w tym showsie. Także jak najbardziej tutaj bardzo uniwersalne są schematy i no tak, w jakiś sposób to promuje kulturę cyrkową, czy ogólnie nawet po prostu zażywanie kultury w jakiejś formie. Dobrze, my będziemy powoli kończyć, więc jeżeli ktoś ma pytanie, to prosiłabym o napisanie komentarza. A ja mam do ciebie, Marku, ostatnie pytanie, ale spróbuj odpowiedzieć krótko. Dobrze. Uważasz, że jakie są najbliższe działania takie cyrkowo-animacyjne? W sensie no, mamy jednak oblicze pandemii, pewne działania są właśnie internetowe i też
cyrk pewne swoje inicjatywy przeniósł do sieci, mm-hmm. w których ty też bierzesz udział. Powiedz mi właśnie, jak byś miał powiedzieć, w którą stronę to się rozwinie? No, ja myślę, że ja jestem za krótki na to, żeby spekulować takie rzeczy. Ja bym powiedział, że ja bardziej po prostu trzymam kciuki, żeby to wszystko wróciło do normy, bo muszę powiedzieć, że jest to bardzo trudne w tym momencie, bo większość rzeczy, które robiliśmy, które ja robię, bazują na tym, że jednak się z drugim człowiekiem spotykamy, kontaktujemy, w niektórych showsach nawet bardzo blisko się kontaktujemy, no i też warsztaty, które się dzieją, no tak, są próby robienia tego w internecie, ale tak jak na przykład ja osobiście nie czuję tego i także no zobaczymy, w którą stronę się to rozwinie, ale ja bym chciał z powrotem. Ja też mam nadzieję, że będziemy się mogli niedługo spotkać czy na warsztatach, czy na spektaklach już stacjonarnie. Tak jest. Ale jeżeli chodzi właśnie o te działania online, to już niedługo grupa cyrkowa z Warszawy właśnie będzie organizować wydarzenie też pod nazwą Cyrkon. Ciekawe, skąd wzięli nazwę. Będą to właśnie pokazy cyrkowe, które będzie można zobaczyć online, więc też wszystkich zachęcam, bo naprawdę będą wartościowi artyści. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą... Pomimo tego, że z Warszawy. Marku, już myślałam, że sobie wpuścisz. No daj spokój, już nie mogę. Oczywiście pozdrawiam wszystkich z Warszawy. Na pewno to będzie fantastyczne, niezapomniane show. Będę oglądał. Ja pozdrawiam wszystkich, którzy w ogóle nas dzisiaj oglądali. Bardzo dziękuję Wam za obecność i też Tobie, Marku, za interesującą rozmowę. Mam taką nadzieję. Dziękuję także Joli Gromadzie, która tłumaczyła wydarzenie na polski język migowy. Przypomnę, że wydarzenie było realizowane w ramach projektu Link do Kultury dzięki miastu Lublin. I zapraszam jeszcze na spotkanie w niedzielę o cyrku w resocjalizacji, również o godzinie 19 na Facebooku Fundacji Inside Out. Ja też zapraszam na to spotkanie, bo tam będą bardzo ciekawe osoby się wypowiadały o resocjalizacji i myślę, że to będą dużo bardziej kompetentne osoby niż ja i one będą tam mówiły bardzo dużo mądrych rzeczy, prawda? Prawda, ale nie bądź już taki skromny. O, troszeczkę. Życzymy miłego weekendu. Miłego weekendu, bądźcie zdrowi i pa.